witam w materiale Libertariańskie Aksjomaty. Aksjomaty libertariańskie ograniczają się generalnie do zaledwie trzech prostych punktów, które postaram się tutaj w możliwie prosty i zrozumiały sposób wyłożyć i streścić. Pojawiło się bowiem sporo nieścisłości i narosło równie wiele przekłamań na ten temat wraz z wątpliwościami wynikającymi przede wszystkim z niezrozumienia natury rzeczy, które warto odpowiednio wyprostować i wyjaśnić. Aksjomaty to, jak sama nazwa wskazuje, pojęcia logiczne, o rodowodzie matematycznym, pewnego rodzaju pewniki, truizmy, które uznaje się za powszechnie obowiązujące oczywistości. Mimo to niektórzy przeciwnicy ośmielają się je podważać, uważając wręcz, że są to niejasne, sprzeczne z rozumem i egzotycznie brzmiące prawa, wzięte prawdopodobnie z przestrzeni powietrznej, w które nikt o zdrowych zmysłach nie będzie nagle wierzył ani się stosował. Nie jest to jednak kwestia wiary, bo to żaden kult religijny, ani też dostosowania, bo to żadne prawo stanowione, a co najwyżej pochodna prawa naturalnego, nadanego człowiekowi przez absolut Boga. Tymczasem możemy je wynieść już od filozoficznej, oświeceniowej koncepcji prawa naturalnego, ukutego przez XVII-wiecznego angielskiego filozofa, lekarza, polityka i ekonomistę, jednego z prekursorów liberalizmu w ujęciu klasycznym Johna Locke'a, który w swoim znanym dziele zatytułowanym Dwa traktaty o rządzie, Treatises of Government z 1690 roku pisał: ludzie raz się rodząc posiadają uprawnienie do zachowania samych siebie, a w konsekwencji do jedzenia i picia oraz do innych takich rzeczy, jakich natura wymaga od ich utrzymania. Każdy człowiek dysponuje własnością swej osoby, nikt nie ma do niej żadnego uprawnienia poza nim samym. Stan natury w jego narracji przedstawiał się jako stan powszechnej wolności i równości prawnej ludzkich jednostek, izonomia. Cechowała go wolność dysponowania swymi działaniami oraz rozporządzania swym mieniem i osobą przez każdego człowieka, ograniczona jedynie ramami prawa natury. Stanem natury rządziło prawo natury, obowiązujące powszechnie i bez wyjątku. Prawo naturalne konstytuuje człowieka jako osobę wolną i godną. Prawem tym był rozum, który nakazywał każdemu poszanowanie równości i niezależności innych jednostek oraz zabraniał krzywdzenia kogokolwiek w jego życiu, zdrowiu, wolności lub posiadaniu. Człowiek powinien z najwyższą starannością chronić istnienie swoje, jak i pozostałych, a dokonanie inwazji na zdrowie bądź życie innych jednostek ludzkich, jak też na wszystko, co zmierza do zachowania tego życia, wolności, zdrowia i dóbr, wchodzi w rachubę jedynie w przypadku wymierzenia sprawiedliwości złoczyńcy. Zaś jeszcze wcześniej przez holenderskiego filozofa i prawnika Hugo Grocjusza. Ludzką naturę definiowały według Grocjusza rozumność i popęd społeczny, czyli skłonność do życia z innymi ludźmi w sposób pokojowy i zorganizowany. Z tymi właściwościami wiązał pojęcie prawa natury, które jest nakazem prawego rozumu, wskazującym, że pewien czyn wskutek samej zgodności z naturą rozumną ma cechę konieczności. Ujawnia się tu racjonalizm całej koncepcji, wspartej też na niezmienności, powszechności i świeckości norm naturalnych, z których wywiedzione zostały prawa podmiotowe. Prawa te są właściwością moralną, dzięki której coś nam się należy. Grocjusz dokonał trypartycyjnej definicji prawa natury. Po pierwsze, prawo natury jest tym, co sprawiedliwe. Wskazuje, co można czynić, nie wyrządzając niesprawiedliwości społeczeństwu. Po drugie, to forma kwalifikacji moralnej, definiująca sprawiedliwe posiadanie i czynienie czegoś. Po trzecie, w najszerszym znaczeniu prawo natury to zakaz moralnego działania, nakaz, opartego na dobru i prawości. Stąd wyrasta niezbywalne prawo do życia, którego żaden z nas przecież nie potępia i nie neguje. I dalej logicznie wynika kolejno działanie, samoposiadanie, własność prywatna i nieagresja w rozumieniu libertarian. Nic w tym egzotycznego. Własność z kolei ma charakter pochodny wobec prawa naturalnego i służy lepszej realizacji wolności osoby. Może je przyjąć każdy właściwie niezależnie od wyznawanych poglądów i czy jest bardziej konserwatystą, czy też liberałem. Wystarczy, żeby leżało mu na sercu dobro człowieka jako jednostki,
kostki i to w zasadzie tyle. Niestety w równoległym czasie niektórzy filozofowie pokroju Thomasa Hobbesa w jego znanym traktacie zatytułowanym Lewiatan z roku 1651 dobudowali doń sztuczne elementy legitymizacji władzy jako jedynego z czynników państwowo-twórczych mających w domniemaniu na celu ochronę tychże wolności przed ich naruszaniem z zewnątrz i wypaczaniem poprzez nadużycia. Były to elementy takie jak nieistniejąca umowa społeczna, której nikt z nas przecież nie podpisywał, ani nawet nie widział na oczy, więc jest zaledwie aktem unilateralnym, jednostronnym. Hobbes okazuje się być zwykłym protototalitarystą, którego wywody są bardziej dziecinne i naiwne niż bajki pisane przez upośledzonego pięciolatka. Hobbes argumentuje niegłupio, że zgodnie z ludzką naturą najważniejsza jest zasada przetrwania. W związku z tym wnioskuje nadal niegłupio, że u ludzi zawsze i wszędzie będzie pojawiał się pierwiastek zła i działanie na cudzą szkodę. Z tego powodu mówi już głupio, że hipotetyczny stan natury, który poprzedził powstanie państw, rządów i polityki, był okrutny i wyniszczającą wojną wszystkich ze wszystkimi, że nie istniały wtedy nie tylko żadne prawa, lecz także nie istniała żadna moralność, że był to niekończący się koszmar, gdzie nikt niczego nie mógł być pewien, a zatem skoro nie można zaufać ludziom i zostawić im ich wolności właściwej dla stanu natury, Hobbes postuluje już bardzo głupio utworzenie lewiatana, czyli godzi się, aby państwa były de facto wszechwładnymi, omnipotentnymi bytami mogącymi decydować o każdym aspekcie ludzkiego życia, bo nic nie jest gorsze niż powrót do tego okropnego stanu natury. Oczywiście dalej Hobbes pisze, że tak naprawdę te wszechwładne, de facto totalitarne, mówiąc współczesnym językiem państwa, arbitrzy, nie nadużywałyby wcale swojej wszechwładzy i zostawiały ludziom wąskie poletko wolności, ograniczające się stricte do prywatnych relacji na mikroskalę, ale nie daje w zasadzie żadnych argumentów, że tak właśnie by było. Hobbes postulował silną, wszechpotężną władzę quasi-totalitarnego państwa, któremu wszyscy i wszystko miało być podległe. Nie ma mowy o jakichś wpływach kościoła czy związków wyznaniowych, o dawnej rywalizacji papiestwa z cesarstwem, nie ma mowy o jakichkolwiek innych podmiotach. Państwo jest jedynym suwerenem i ostatecznym decydentem, jak w faszyzmie. Co ciekawe, było dla niego sprawą drugą, jeśli nie trzeciorzędną, kto będzie sprawował tę władzę. Władza miała być silna i suweren miał być jeden, reszta była nieważna. Jak się to przełożyło na praktykę? Jego lewiatanem posługiwał się każdy, kto chciał uzasadnić swoje prawo do władzy, do jej ekspansji i nadużyć. Nie liczyły się już nawet jakiekolwiek pozory legitymizmu dziedzicznego czy obieralnego prawa do rządzenia. Liczyła się czysta, brutalna siła i to, kto miał dojść wojsk, żeby zostać owym suwerenem. Hobbes zakładał, jak dzisiaj wiemy błędnie, razem z większością jemu współczesnych, że społeczeństwo równa się państwo. Co więcej, często sam się gubił, gdzie użyć jednego terminu, a gdzie drugiego. Nieagresja, NAP, Non-Aggression Principle. Pojęcie agresji musi być oparte na konflikcie o zasoby rzadkie, czyli występujące w limitowanej liczebności, wliczając w to nasze życie, czas, pieniądze i zdrowie. Obiektywnie czymś niemoralnym, złym, godnym potępienia i karalnym prawnie jest fizyczna napaść, używanie przemocy, by zadać cielesne obrażenia, ograbić zgodności lub naruszyć materialne mienie danej osoby, albo by w sposób siłowy zmusić ją do określonego zachowania wbrew jej woli lub jego zaniechania. Tym samym dozwolona jest produkcja, handel i branie narkotyków. Każdy może używać każdej substancji, jaką tylko uda mu się zdobyć lub samodzielnie wytworzyć. Zabronione jest za to zmuszanie kogoś do przyjmowania tychże, podawanie ich osobom nieświadomym, dzieci lub osoby wiekowe i obłożnie chore, podawanie ich podstępem, na przykład w postaci pigułek gwałtu dosypywanych do napojów, lub oszukiwanie przy sprzedaży danej substancji co do jej składu chemicznego lub miejsca pochodzenia. Dozwolone są wszelkie działania autodestrukcyjne z samookaleczeniem i samobójstwem włącznie, gdyż nie można mówić, że ktoś jest ofiarą samego siebie, a nie istnieje przecież przestępstwo bez ofiary poszkodowanej, jak mówi nam rzymska zasada nullum crimen sine victima. Zastanówmy się jednak, dlaczego niby ktoś miałby go łamać. Z własnej nieprzymuszonej woli mógłby to robić jedynie marginalny, znikomy odsetek niebezpiecznych dla otoczenia, niezdyscyplinowanych szaleńców, barbarzyńców, troglodytów kierowanych przez prymitywne instynkty podszyte interesami mniej lub bardziej zorganizowanych grup o charakterze przestępczym, wyjętych spod prawa, pozbawionych kręgosłupa moralnego, chorych umysłowo socjopatów lub skrajnie niestabilnych emocjonalnie szaleńców, bez skrupułów w postępowaniu, którzy powinni być bezzwłocznie osadzeni w jakimś odizolowanym
izolowanym od reszty społeczeństwa ośrodku karnym lub specjalistycznym w zakresie medycyny. Zdecydowana większość preferuje występowanie sytuacji pokojowej i spokojnej. Nikt nie pragnie destruktywnej z natury przemocy, wojny i atmosfery chaosu, ani nie uznaje jej za skuteczną formę egzekwowania czegokolwiek istotnego poza państwem. Zastanówmy się również przez chwilę, dlaczego nikt z nas przecież najprawdopodobniej nikogo w życiu nie zabił ani nie okradł, a nawet nie wytrzymałby tego psychicznie, co mogłoby w skrajnym przypadku zaowocować ciężką traumą wraz ze stanami depresyjnymi, przez co nie potrafiłby tego zrobić z zimną krwią i premedytacją z prostej przyczyny. Dzięki występowaniu mechanizmu sumienia, rozumu, bojaźni przed konsekwencjami prawnymi i reszty moralnych hamulców, rozterek, które przyswoiliśmy na drodze dorastania w ramach kultury stworzonej przez zachodnią cywilizację, Okcydent, która bez fundamentów, na jakich wyrosła, chrześcijańskich pryncypiów wiary, greckiej filozofii i rzymskiego prawa, gdzie jest to jednoznacznie potępiane i uważane za przestępstwo, byłaby kolosem na glinianych nogach i prędko zostałaby podbita przez inne lub samoczynnie upadła, tracąc sens swego rodzaju misji dziejowej. Podobne zasady wpajano nam również słusznie w ramach przysposobienia do przyszłego dorosłego już życia w kręgach organicznych komórek społecznych w postaci rodzin i rozlicznych grup rówieśniczych. Przestępczość w jakimś odsetku zawsze będzie występować i nie sposób jej całkowicie wyeliminować z życia społecznego. Nie miejmy złudzeń, że zaistnieje jakaś boska siła inżynierii społecznej i w magiczny sposób uczyni wszystkich praworządnymi i szlachetnymi obywatelami. Dlatego też wszelkim wypaczeniom natury prawnej przeciwdziałać będą wyłonione na drodze oddolnej organizacji prywatne agencje ochrony PAO oraz specjalne sądy arbitrażowe, gdzie dotychczas zawłaszczony i totalnie zmonopolizowany przez szalenie nieskuteczne państwo system obronności i jurysdykcji będzie podlegał całościowej prywatyzacji i rozproszeniu terytorialnemu według zróżnicowania potrzeb mieszkańców. Jeżeli słusznie zauważamy, że państwo działa nieefektywnie i kuleje już w znacznie prostszych do koordynacji, zarządzania i utrzymania we względnym ładzie sektorach pokroju służby zdrowia, poczty, oświaty i transportu, to idąc tym logicznym tropem powinniśmy uznać, że tym bardziej nie poradzi sobie z dostarczaniem znacznie trudniejszej obronności, która wbrew nieufnej względem człowieka minarchistycznej narracji jak najbardziej może być usługą świadczoną drogą rynkową, co wyjaśniałem już wielokrotnie przy okazji poprzednich części podcastu. Poza tym powinniśmy bardziej ufać racjonalnemu rozumowi wolnego człowieka i wierzyć, choć bynajmniej nie na ślepo i bezrefleksyjnie, w jego dobre intencje. Społeczeństwo bezpaństwowe nie przekształci się dobrowolnie w coś na kształt nowego państwa, pełnego grup wojujących ze sobą o dobra i terytoria okolicznych watażków, ponieważ posiada ono kapitał ludzki wyposażony w zupełnie inną, wolnościową mentalność. Zrzesza ludzi, którzy naprawdę wierzą w tę ideę, żyją nią, reprezentując na zewnątrz i realizując się w niej. Nie po to przez długie wymiany pokoleniowe wydostawali się spod jarzma państwowości niczym biblijni Żydzi z ziemi egipskiej domu niewoli i edukowali pod tym kątem, zmieniając sposób myślenia i postrzegania świata, żeby nagle to porzucić, zrezygnować, zaprzepaścić, wyleczyć się niczym z choroby i na powrót przywracać ten dolegliwy stan poprzedni. To byłaby wysoce irracjonalna decyzja i zatoczenie błędnego koła historii do punktu wyjściowego. Ci ludzie nie mają już stannej mentalności, nie wierzą państwu ani żadnym demagogom czy autorytetom, więc kiedy ci spróbowaliby ich podbić albo zniewolić lub omamić propagandą, natychmiast zareagowaliby agresywnie, broniąc swojej wolności i własności przed zewnętrzną opresją. Samoposiadanie, self-ownership, oznacza monopol, wyłączność władztwa nad swoim ciałem poprzez posiadacza, jego poszczególnymi członkami i całą podległą mu materią nabytą drogą kupna, otrzymaną w formie darowizny lub spadku po zmarłych członkach rodziny, zawłaszczoną pierwotnie poprzez zmieszanie czyjejś pracy z ziemią, original appropriation, znalezioną przypadkowo, wymienioną drogą barterową lub wytworzoną własnoręcznie. Jedynie właściciel może być jedynym dysponentem dobra, jakim jest jego cielesność. Niedopuszczalne są więc umowy niewolnicze i bezpodstawne kary więzienia, a więc zniewalania kogokolwiek bez uzasadnienia jego winy i wówczas, kiedy jest to kara nieekwiwalentna wobec wykroczenia. Własność ta jest stanem niezbywalnym i trwałym. Dopuszczalna jest jednak prostytucja jako legalna forma zdobywania zarobku i niejako odpłatnego udostępniania innym swojego ciała w celach seksualnego zaspokojenia. Prakseologia.
Racjonalne i najczęściej celowe działanie człowieka, by polepszyć swój stan obecny, zmienić zastany, w domyśle dolegliwy na pożądany. Jako ludzie wykonujemy jakieś czynności, każda z nich, włącznie z ich zaniechaniem, a nawet myśleniem, marzeniem czy wspominaniem, wpisuje się w jego definicję. Działanie implikuje, że zachowanie człowieka jest świadome, czyli nastawione na realizację celów. Co więcej, fakt jego działania implikuje, że świadomie wybrał on określone środki do osiągnięcia celów. Jako że chce on realizować te cele, muszą one przedstawiać dla niego wartość, zatem jego wybory są determinowane przez jego wartości. To, że używa on środków, implikuje, że wierzy on, iż posiada technologiczną wiedzę o tym, że określone środki służą do osiągnięcia pożądanych celów. Każde działanie w rzeczywistym świecie ponadto musi odbywać się w czasie. Każde działanie odbywa się w jakiejś teraźniejszości i jest nakierowane na osiągnięcie celów przyszłości, natychmiastowej lub dalszej. Jeśli wszystkie pragnienia ludzkie mogłyby zostać natychmiastowo zrealizowane, człowiek nie miałby żadnego powodu, żeby działać. Ponadto fakt, że człowiek działa, implikuje, że wierzy on, że działanie przyniesie zmianę. Innymi słowy, że będzie wolał stan rzeczy będący rezultatem działania, niż ten, który nastąpiłby, gdyby nie podjął się działania. Fakt, że ludzie działają nieodzownie, implikuje rzadkość środków, w przeciwieństwie do pożądanych celów. Gdyby wszystkie środki nie były rzadkie, ale występowały w nieskończonych, niepoliczalnych ilościach, cele byłyby już osiągnięte i nie byłoby potrzeby działania. Czyż nie brzmi to jako oczywistość, której nie trzeba nikomu tłumaczyć? Neokantowska metodologia prakseologiczna jest głęboko zakorzeniona w libertarianizmie, występując w odniesieniu do austriackiej szkoły ekonomii. Prakseologia, jak poznanie u Kanta, wyrasta z dwupni teorii i historii, odpowiadającej kantowskim intelektowi i zmysłowości, i podobnie jak kategoria intelektu, służy porządkowaniu doświadczenia. Bez niego jest jałowa. Tu oczywiście analogia się kończy. Prakseologia bez doświadczenia jest tylko przedmiotowo pusta, natomiast transcendentne użycie rozumu prowadziłoby według Kanta do antynomii, czyli sprzeczności. To empiria, zarówno ogólne założenia, jak i istnienie rzadkich dóbr, jak i konkretne dane, nadaje teorii znaczenie poznawcze i rozstrzyga, jaka część teorii stosuje się do danego przypadku, np. stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia prywatnej własności środków produkcji decyduje, czy można do niego odnieść teoremat niemożliwości socjalizmu. Metoda prakseologiczna jest poszerzana za pomocą werbalnej dedukcji, czyli logicznych implikacji tego podstawowego faktu. Jak wykazał profesor Ludwig von Mises, człowiek jest istotą działającą. To aksjomat, który zawsze będzie truizmem, ponieważ każda próba podważenia go lub negacji sama w sobie stanowi przejaw działania i musiałaby się okazać wewnętrzną sprzecznością uwikłaną w pewnego rodzaju paradoks działania. Elementów a priorycznych z samej ich istoty nie da się sfalsyfikować. Prakseologia jest nauką wertfrei, wolną od wartościowania. A więc nie ocenia słuszności ludzkiego działania, ale stwierdza a priori, że każde działanie jest celowe i ukierunkowanie racjonalnymi pobudkami. Odpowiedź na pytanie, czy prakseologia jest dyscypliną a priori, czy też opiera się na introspekcji, brzmi jedno i drugie. Czym innym jest bowiem geneza treści poznania, questio facti, a czym innym sposób ich obowiązywania, questio juris. To, że jakieś poznanie nabyte zostało drogą zmysłów, nie przekreśla jego a prioryczności, czyli powszechnego obowiązywania, niezależnie od miejsca i czasu, więc występuje to symultanicznie. Ostatecznie każda wiedza, nawet matematyczna, ma bowiem empiryczną genezę. Kiedyś przecież musimy się jej nauczyć. Prakseologia opiera się na naszej introspektywnej samowiedzy, jednak jej prawdy są apodyktycznie koniecznie, w tym sensie, że niepodobna przedstawić sobie ludzkiego działania, które by ich nie zakładało. Bardzo dziękuję.